Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale. Jak wiecie Plasma 61 wyszła ze wszystkimi fajnymi poprawkami już dobre 3 dni temu. Jako, że wyszła 3 dni temu, to w tym filmie nie zobaczycie nowości, które już pewnie znacie na pamięć na wszystkich możliwych portalach opracowane, obgadane itd. itd. Ja wam się pokażę jak to na żywym sprzęcie sobie pracuje dokładnie na KDE Neon. Zainstalowałem tam również sterownikę NVIDIA 555TB i jest wesoło. Powiem to tak, że jest całkiem wesoło. Sprzęt żywy Ryzen 1600X, do kompletu NVIDIA 1078GB VRAMu i co? No, gorąco zapraszam na fajny film, w sumie. Okej, okay, gdyby też nie ogarniał, czym jest Plasma 61? Dlaczego ta 61 jest naprawdę taka ważna? Polecam stronkę. Tutaj macie również info takie wstępne o nowościach. Sobie możecie poczytać, gdyby też chciał. Również powiem tu jednej rzeczy, jeżeli macie laptopa, który ma klawiaturę RGB albo ARGB i można sobie ją, ją zaprogramować, to Plasma 6.1 ma funkcję dostosowywania tak zwanych kolorów akcentu do waszego, znaczy waszego laptopa, klawiaturę podświetlenie do plazmy, tak, odwrotnie miało być, nie? Czyli, jak sobie zmienicie w plazmie kolorki, to te kolorki też się powinny zmienić tutaj na laptopie. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, tutaj fajny artykuł pana Natana, Natana Faleńczyka na Purepissy się znajduje na temat tej plazmy. Panie, że ten gość często o Linuxie pisze. Bardzo, bardzo fajny temat. Możecie sobie tutaj po polskiemu poczytać. A jeżeli ktoś chce się rozkoszować. Tym, co w Plaźmie jest, o czym dużo portali nie napisało, bo tu jest czytania na przynajmniej kilkadziesiąt minut albo, albo parę dni. To są wszystkie nowości w tej Plaźmie, słuchajcie, nowości także programistyczne, więc naprawdę jest tego bardzo, 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 bardzo dużo. Ja wiem, że większości ludzi, tak, ludziów, nie osób, ludziów, już się nauczyłem, spokojnie. To po prostu mają to wszystko gdzieś, w lesie to ma, macie, tak? To, to ma działać, nie? A ja by ktoś chciał się bardziej wkręcić, teges i tak dalej to polecam sobie temat tutaj yy, poczytać. Tak jak mówię, ja nowości mam, znaczy nowości teoretycznie mam tu przygotowane. Drukarka działa tak w ogóle. o Proszę, drukarka działa w tym, 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 od kopa, od strzała tak zwanego. Dzisiaj jestem przygotowany i, i mam nowości, tak? O, już, już macie po filmie, bo macie wszystkie nowości. Muszę sobie pomóc tutaj trochę, tak? Żeby ewentualnie Wam coś tutaj pokazać. I dobra, starczy tego pierdygowania. Zasuwamy na plazmę. Gorąco zapraszam. No, jesteśmy na żebym sprzęcie. Jak ktoś lubi stukanie, to będzie teges zadowolony. Za chwilę zacznę łomotać tą klawiaturą. Kurde, teges. Plasma 6.1 w całej okazałości. To jest KDE Neon, wersja stabilna, tak? Tak to się nazywa. Od razu uprzedzam Was tutaj. Żeby wykorzystać te wszystkie newsy teoretycznie, czyli explicing do kompleku potrójne, buforowanie, triple buffering, postawiłem tutaj a ze sterownikami Nvidia 555, tak, tymi najnowszymi beta, to działa, ale teoretycznie z tego co ludzie piszą może to bardzo różnie działać. Dlatego no ja Wam to też pokażę, jak to się tutaj zachowuje. tak? Normalnie tutaj w tym Neonie są 5-4-5 bodajże sterowniki. Tak to wygląda. To tak z góry gadam. No, uwaga, będę się poszyłkował teraz. Z nowości mamy tutaj wstrząśnięty kursorem myszki i on zrobi się większy. Wiagry nie trzeba używać. Słuchajcie, popatrzcie się na to. Fajny patent, żeby znaleźć kursor, który jest malutki, wystarczy mi trochę począknąć i już jest od razu większy. Jak mi to normalnie zajeżdża dziwnie, to nie będę się tutaj rozbodził dalej, bo to, to tak to nie wypada tam włosy na palcach i nieważne, słuchajcie, mamy tu menu. W menu podobno można, można sobie tutaj coś dodawać. 5 plus 5 mamy kalkulator budowany w menu. Podobno działają tu bardziej zaawansowane rzeczy. Ja matematyki nie zdałem nigdy. Nie lubiałem matematyki, więc on tutaj całek i jakichś innych rzeczy dziwnych nie pokażę. A co się stanie, jak 10 podzielę przez 0? No nic, pokazuje Warzone. Dobrze pokazuje, strefa wojny, jak cholera. No ale dobra, to, to jest jeden, jeden z newsów, tak? Słuchajcie, kolejny news, jaki tutaj jest, to podobno jak dajemy sobie tutaj... Jak tu się włącza to te inter, znaczy edycje tego całego, Mam. tryb dostosowywania, to to taka fajna animacja się pojawia. To jest kolejny news podobno. Ogólnie całkiem fajnie to wygląda. Powiem to tak: jest to, jest to do ogarnięcia. Możemy sobie tutaj teoretycznie coś pododawać, poustawiać. Dodaj elementy interfejsu dodaj panel, ale jeżeli ja chcę go przesunąć, to klikam chyba tutaj. Popatrzcie się na to. Ja wiem, chyba to już szóstce było, tak? Ale może ktoś, kto używa plazmy, zobaczy sobie tutaj dekadną różnicę, nie? W każdym razie głównie chodzi o animacje takie, które się tutaj znajdują. Jeszcze raz od razu. Aha, to już powiedziałem. Słuchajcie, no nowo. Standardowo się to odpala. Nowo nie ma tutaj żadnego kreatora. W przypadku NVIDIA, oczywiście, tak trzeba stery postawić samemu. To jest jedna komenda: yy, sudo apt i nie sudo apt. Sudo ubuntu drivers. bodajże że taka jest komenda, i się te stery tutaj instaluje elegancko. One sobie tutaj działają. Ja problemów tutaj nie znalazłem, jeżeli chodzi o ich działanie. Tak przypominam. To jest Wayland oczywiście. Wildland! Wa Wildland? Wa Kurde, se połamie resztki zębów, które mam na tych nazwach niektórych. E, słuchajcie, 550, tak to wygląda tutaj, nam działa na Wildlandzie, wa tak? E, 555, przepraszam, 5204 to są teoretycznie najnowsze. Gierki też będą, będą testy gier. Bierzemy się za, za Discover, bo to kolejna rzecz. Discover od dziwo działa. Ja robiłem nim update systemu, zainstalowałem tutaj parę rzeczy i o dziwo to działa. Naprawdę, coś, coś niesamowitego że Discover w końcu działa. Jest ok, popatrzcie się w ustawieniach. Tadam flatpaki standardowo, pięknie. Snapy dodatkowo, jeszcze ładniej. I więc update'y snapów też są tutaj możliwe do zrobienia. Jakieś układowe rzeczy i tak dalej, tak dalej. Tak to nam się tutaj prezentuje. PPA, tak jak mówiłem, ja tu dodałem PPA. O, samo się powiększyło. To można wyłączyć, aby kogoś to wku, denerwowało, to spokojnie można to wyłączyć, nie? Yy, więc jest ok, słuchajcie. Ja postawiłem sobie tutaj Stima. Yy, chciałem postawić Stima i, i Heroika ze Snapa, ale y, Heroik sam ostrzega, że wersja ze Snapa jest zepsuta, <grych> więc sobie odpuściłem. Wersja ze Stima też niezbyt teges. Więc wszystko, i Steam'a i tego postawiłem z platpaka, działa elegancko jest ok. To co nie jest tutaj, znaczy moim zdaniem, znaczy to już będzie ocena distro, nie, 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 nie całości, nie? Chociaż no to za chwilę. A no, tych co mają malutkie ekraniki i nie chcą czą, cząchać żeby powiększyć, to, to ten, tutaj KD Neon ładnie nam się prezentuje w NeoFetal i tak dalej, i tak dalej. Ale mi chodzi tutaj o taką jedną rzecz, p a -C -T -L. Info, dobrzy ludzie, tu niestety mimo, że mamy już dość nowy system, wszystko stoi kurde na puls audio. Znaczy to działa, tak? Powiem, że to działa. Chociaż mogą się zdarzyć problemy, jak widać nawet kamerkę tu jest zainstalowana. To już kończę omawianie distro, bo nie omawiam tutaj distro, tylko rzeczy, które tutaj są, działające. Wayland, ten triple, triple buffering, tak, i tak dalej, i tak dalej. Po co odpalam follow C? Bo nie chce mi się programu do kamerki instalować. Odpalamy sobie tutaj przechwytywanie. Gdzie to jest wideokamera? Odtwarzaj. Dzień dobry, ka ta kamera ruszyła. Znaczy działa tak średnio sobie, ale to jest średnia kamerka, nie? Ogólnie jest całkiem... Całkiem okay, jest do przeżycia, powiem to tak. Jeżeli chodzi o ten triple buffering, no ja wiem, kurde, ja plazmy nie używam, to nie wiem, no wy możecie sobie ocenić, jak to tutaj y, teoretycznie działa. Y, nie ma kreszy, nie ma jakichś zawieszeń dziwnych i, i tego rodzaju rzeczy. Więc o dziwo, w porównaniu do szóstki, która bo, bo, robi, robiła niezłe problemy czasami u niektórych ludzi, to tu jest bardzo fajnie. Y, teraz tak, ustawienia systemowe zostały teoretycznie znowu przeprojektowane. Więc niektórym powinno, możecie zmienić trochę ich przyzwyczajenie. Mogą być delikatnie wkurzeni, ale myślę, że to jest do przeżycia. Proszę bardzo. Tak, tak Dobrze widzicie. są Blaster Audigy 2 tutaj jest postawiony. Dokładnie tak. Y -y, na razie dźwięku jeszcze nie będzie, bo dalej ma dźwięk zepsuty, ale to nie jest wina sterów w Linuxie. Nie jest to wina karty muzycznej, tylko zepsutego kabla. Premium, kurde, kupiłem premium kabel, okazało się, że jest zepsuty, cały czas był zepsuty, dlatego mi tak brumi w grach i trzaski są, ale spokojnie, kabel będzie na wtorek, to, to już posłuchacie sobie recenzji z dźwiękiem z tego sprzętu, no na razie jest, jakiś... jeżeli macie rysik, jeżeli macie rysik, to można nim wybudzić kompa, tak w ogóle jak sobie zrobicie blokadę ekranu, to można wyłączyć żądanie hasła, czyli po prostu zrobić z blokady ekranu taki wygarzacz ekranu, po prostu w ten sposób. Mam nadzieję, że wiadomo o co tutaj chodzi. Jak nie, to przekonajcie się sami. Mamy ulepszony X-Wayland, czyli to, są, to jest taki protokół, albo takie programy oprogramowanie, które powoduje, że Starsze programy, które wymagają tak zwanej sesji X11 działają lepiej na Waylandzie. Tu jest mnóstwo poprawek, jak tego nie będę wy wy wywał. W każdym razie to podobno działa. Jest to dużo poprawione. Mamy tutaj kolejną rzecz, mianowicie zobaczcie, jak odpalimy sobie parę programików, odpalimy sobie to, odpalimy sobie to, odpalimy... Ciekawe, czy mi to przejdzie w ogóle, zobaczymy. Odpalmy sobie tutaj, no to może nie, odpalmy sobie, nie wiem, okulara do kompletu. Proszę bardzo, bo wiecie, że na X11 była od zawsze chyba taka opcja, jak zapisywanie sesji użytkownika i otwartych programów. Na Waylandzie to nigdy nie działało, były mega problemy i borle co damianki. To popatrzcie się teraz, otwarte mamy ile, tak? Mamy tu trochę rzeczy otwartych, Firefoxa, jakieś inne dziwne rzeczy, dobra. No to robimy relog, mam nadzieję, że tu mi się graber nie, nie wyłoży teraz. Mam taką nadzieję, przynajmniej wielką. Bardzo cię proszę graber, nie, wy, nie, wy, nie wyłącz się. Działa! Kurde, nawet graber działa! Tyzus Christ! Habra kabra coś tam okus pokus, tak? No i Przede mi przy, przywracało. Autentycznie, może ja wyłączyłem tą opcję, to jest inna sprawa. Jest tu opcja, która będzie przywracać wam otwarte aplikacje po wylogowaniu ze sprzętu, tak? Prawdopodobnie ja to wyłączyłem w celach zabawowych albo wkurzających, powiem to tak. Od razu mówię, to jest work in progress, czyli to się dalej toczy. To jest tak fake w tej chwili, trochę. Nie jest to w pełni przywracana sesja, tak jak była. Działa to, bo działa, ale, ale nie do końca. To, że teraz nie że działało, tak jak mówię, ja to po prostu musiałem wyłączyć w ustawieniu. Mówienie potrójnego buforowania Explic Synta. No, nie wiem, jak wam to pokazać. Po prostu teoretycznie to działa i na NVIDIA. Stery minimum 555 są wymagane bety w tej chwili albo najnowsza MESA 2404, czyli MESA odpowiada za radeony. Jeżeli chodzi o otwarte sterowniki dla wszystkich Radeonów, również dla Inteli. Tak to wygląda, więc Explique Sync i ten triple buffering także powinien pomóc tym hmm. posiadaczom takiego sprzętu. Nie? Dobra, usunąłem te A przy okazji zobaczymy co na powiadomienia, bo trochę tu powiadomień się znalazło. A właśnie, jest jeszcze jedna podobno świetna funkcja. Pamiętacie, jak robiłem testy, test Gnoma i mówiłem, że tam jest uwalone to logowanie do, do na dodatkowy komputer, tak? Tworzenie sesji użytkownika zdalnej, graficznej i tak dalej, i tak dalej. Czemu to zostało, kurde? To powinno się schować chyba, nie? A? Bo tamte zamknąłem, no ale dobra. Rozpoczęto posiedzenie ze sterowaniem zdalnym, to jest właśnie logowanie zdalne. Ja za chwilę postaram się tutaj zalogować ze swojego kompas tego z OpenSUSE Lipa. Zobaczymy jak to działa. I jak to mówią ambuń. brum, już pojechało. Sorry, że się załapaliście na to, ale taka śmieciara jakaś przyjechała. Ciemne tło też chodzi, jak najbardziej. Słuchajcie, to co chciałem powiedzieć teraz, pulpit zdalny, proszę bardzo. Mamy tutaj pulpit zdalny, od razu uprzedzam. Trzeba zainstalować pakiet, który nazywa się K... KDRP? Kurde, KRDP, przepraszam, Krdp. Ręcznie spod konsoli, na lepiej, bo w tego nie ma. No i wtedy dostajemy możliwość wyboru takiego czegoś. Tutaj robimy sobie oczywiście użytkownika. Ja sobie je zrobiłem. Mamy IP, mamy IP. To teraz, dobrze ludzie, przechodzimy tutaj na pulpit mój normalny, teoretycznie. Mam normalny tutaj pulpit. I teraz tak, kurde, nie ta myszka. Gubię się w myszkach czasami. 10... 0, 0, 110 chyba to było, nie? Portu nie pamiętam, może się połączy. Szczegóły, temat, bla, 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 bla. Zaakceptować certyfikat, tak. Użytkownik SL, tak, hasło. Domeny nie ma, zapisz hasło, tak dokładnie. I co? Działa, czy nie? Czytałem na reddicie, że podobno to ludziom działa. Nie można nawiązać. Moment, może firewall? Dobra, próbuję jeszcze raz. Tam nie było firewalla. <laughs> Sorry, firewall jest wyłączony. E, próbujemy 10.0.0.110 port 4.1. jedynki. Może tak pojedzie. Próbujemy się łączyć jeszcze raz. Yy, tak, zaakceptuj. No bo certyfikat dostaje, kurde. Jeszcze Masz raz. jest SL. Hasło też jest na pewno dobre. No i nawet tam powiadomienie nie ma żadnego, że cokolwiek się próbuje połączyć. Jeszcze patrzę tutaj przez profil, żeby zrobić profil na szybko. Yy, zamasowane no jakość, no niska jakość, kurde. Ty, Może tu trzeba coś poustawiać. Cholera wie, szczerze mówiąc, tunelowanie SSH chyba nie jest potrzebne, adnotacje. No, zapisz. Zapisz, dobra. No i próbujemy. O. -o. Sorry. Dobra, to teraz jako że film, ten film znowu jest cholernie długi, to jedziemy jeszcze na szybko gry. Pojedźmy sobie tak, heroika. Słuchajcie, wczoraj ciupałem wczoraj dzisiaj sobie ciupałem w Ghostwire Tokyo To działa, to w końcu działa na pingwinie i to działa zaje bardzo fajnie. Bardzo fajna gierka, doszedłem chyba do czwartego albo piątego levelu. Tak jak mówię, nie macie niestety dźwięku, dźwięk będzie może dopiero w środę, jak będę coś ogarniał. We wtorek kable przyjdą jeden dzień pewnie na remont tego wszystkiego, bo tych kabli mam tutaj od kolery. Tak, wiem, błędy są, ale słuchajcie, tu działa. Od razu uprzedzę, za pierwszym razem to się trochę długo uruchamia, tak, od razu mówię, tak, do 5 minut nawet. Bo jest kompilacja shaderów i tak dalej, i tak dalej. Jak już zrobi tą kompilację shaderów, to jest bajka. Dobra, jestem, słuchajcie, będziecie mieli dźwięk zewnętrznego monitora. Tak na hama, powiem to tak. Kontynuuj. Spodobała mi się ta gierka. Dziwna jest naprawdę, ale klimat, historia jest fajna. Jeżeli macie do ogarnięcia, to sobie pograjcie, bo po prostu. A gierka jest nówka, tak? E, proszę bardzo, i tak to zapierdzielaj to na wysokich detalach. NVIDIA 1078 GB RAMu. Tak to mniej więcej wygląda. Naprawdę jest bardzo fajnie, gierka jest bardzo ładna. Klimat jest dość ciekawy. Ja wiem, bo to po początki, kurde, nie jestem w pierwszym mieście, tak? czy tam którymś. Ale już sobie trochę tutaj łażę, ogarnia mi naprawdę wygląda to bardzo przyjemnie. Tematycznie za nas coś będzie gonił jakiś koleś, bla, 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 Może przycinano detale na maksa, trochę, trochę przesadziłem może z detalami. No nie będzie no. Przesadziłem z detalami. O, idzie towarzystwo. Ojojoj ojoj oj, 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 oj. zróbmy z nimi porządek. Bierzemy. Dawaj to, kurde. I to jeszcze tą panią załatwimy. Takie dziwne bezgłowe mangi tutaj są trochę. Ale fajnie animacje są zrobione. Zarąbiście, powiem to tak naprawdę. Animacje w tej grze są zarąbiste, autentyczne. To co, dzisiaj inaczej, dzisiaj lecimy sobie od, od miejsca tego, od, od mieszkańka, tak? Od startowej pozycji, a nie tylko na tej wiosze ciągle i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba jeszcze nawet z, z nieprzyładowanymi shaderami, powiem to tak. 60, tam spadło do 40. Ale to wiadomo, że ta gra jest naprawdę wymagająca i to grubo wymagająca. Tak, shadery jeszcze nie są przekombinowane. Dzień dobry panu. Tak, w gnojówce grzebać to tak, tak, lipa w takim upale. Musi trochę śmierdzić. W każdym razie, sorry za mój dowcip dzisiaj, jest taki dziwny trochę. Idziemy do miasta. Chodźmy do miasta. Potem trzeba będzie pójść do knajpy. Nachlać pyszczek, bo tak gorąco to nie ma co innego robić, nie? No działa, kurde, a czy coś daje? Explicit, sync i tak dalej, nie mam pojęcia zielonego. Najwięcej to, to robią sterowniki od Nvidia moim zdaniem. Taka, taka jest prawda tutaj i te tak nie? No działa, no po prostu sobie temat działa. Nie ma najmniejszych problemów. Jestem już w grze. Tutaj wyłączyłem muzykę, no bo sorry, ale zastrzeżone jest na 100%, by mi wyrżnęło. Monetyzację, bidę monetyzację na tym kanale, znaczy na tym filmie, a to by było to by było niefajnie. Bo tu się naprawdę każdy grosz liczy, powiem to tak. Nie wiem czy mam nową, nową grę, mogę puścić coś na chwilę. Niech sobie tutaj leci. Dobra, nieważne. Continue, continue. I tak nie słyszycie dźwięku, tylko będziecie go mieli zbierany przez mikrofon. A już nie będę potem pokazywał jak to się gra i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, w jakim skrócie. Działa. To po prostu zachowuje się całkiem dobrze z tego co widzę. Szkoda, że nie ma pipeliera, ale to już jest kwestia, że tak powiem, distro, a nie samego, a nie samego że tak powiem, plazmy, tak? Oceniając samą plazmę. Działa płynnie, działa pozytywnie, znaczy u mnie tak. Jak będzie działać u Was, to może być zupełnie inna bajka. Na jakimś, nie wiem, wypasionym laptopie, albo na jakimkolwiek laptopie na przykład, to może być jeszcze inna bajka. Tego tak. nie testowałem. Alt Tab! Hoho, -ho. Teraz będzie gruba. Zrobiłem to dlatego, żeby ściszyć trochę tutaj dźwięk. E, dajmy sobie tutaj. O, nawet kamerka mi zbierać głos, słyszę. Jest, jest fajnie. Przyciszymy sobie to, ile się da. Działa Alt Tab, czy nie? Działa. No problemo. Przejdźmy sobie dalej. Reload checkpoint. A to nie wiem czy nie załaduje dokładnie tego samego co było przed chwilą. E, w każdym razie no działa kurde tak. Zachowuje się w porządku. Chodzi to płynnie tak jak widać. Alt tab także. Teraz... Z moim, z... moim zdaniem po tym co ja mam tutaj sobie pogarniałem, e, Popatrzyłem na chodzącego Discovera, chodzące gierki, instalacje flatpaków i tak dalej tak dalej. To naprawdę jest po prostu w porządku, powiem tak. No, no nie ma się do czego dowalić, tak. No tak to po prostu nam tutaj wygląda, chyba się to nie załaduje nam dzisiaj. E, słuchajcie, kończymy. Mam nadzieję, że ten filmik się komuś przyda, bardzo wielu wam się może przyda. E, może się spróbujecie przesiąść na tą plazmę szósteczkę, albo upgrade'a zrobicie, albo coś. Wiem, w Debianie nie ma, w Debianie jest 5.27. Sorry, Winnetou, sorry, Winnetou. E, w każdym razie co? przydługi film, ale mam nadzieję, że pokazałem to, co chciałem Wam tutaj pokazać. No i tyle. No trzymajcie się ciepło, znaczy tak w miarę ciepło, bo tam upał podobno zaje bardzo duży jest na zewnątrz. Tu też mi trochę, kurde, się leje trochę już, że mnie miesza z tym. W każdym razie co? Widzimy się w następnym filmie. Gorąco pozdrawiam Bartek z kanału Świetnej P, Cześć, pa pa!